Dzisiaj o remontach. Remont w mieszkaniu to nie jest duży problem. Natomiast schody robią się, jeżeli mamy mieszkanie w budynku, który jest objęty konserwatorem zabytków, jest w rejestrze zabytków. Właśnie miałam w tym tygodniu bardzo długą rozmowę z osobą, która właśnie ma takie mieszkanie i chce wstawić trzy okna. Mieszkanie jest na ostatnim piętrze i chce wstawić trzy okna połaciowe, żeby doświetlić to mieszkanie. Co się okazało, to właściwie będzie taka opowieść o tym, czy to warto, nie warto, czy jak długo to trwa, bo czasami po prostu ludzie sobie wyobrażają, że to jest łatwa i przyjemna sprawa. Ponad 3 lata trwało uzyskiwanie zgody wspólnoty na to, żeby jednak można było te okna zrobić, bo ta zgoda jest potrzebna, żeby właśnie te okna wstawić, zrobić taki remont. Jeżeli już uzyskał właśnie inwestor tą zgodę wspólnoty, to przyszedł do nas jako do biura projektowego i mówi, że dobrze, to chce zrobić projekt. My super, bo możemy taki projekt zrobić, ale pan właśnie jak powiedział, że to jest budynek pod konserwatorem, to znaczy, że musimy tu uzyskać pozwolenie na budowę, przechodzić całą procedurę pozwolenia na budowę, normalnie tak jakbyśmy, nie wiem, budowali dom czy garaż. Dlatego, że wszystkie budynki, które są pod konserwatorem, wymagają nawet dla tych rzeczy, które wymagają zgłoszeń, są właśnie zmienione na pozwolenia. Także dosyć, że pan prawie 3 lata uzyskiwał zgodę wspólnoty. Teraz przyszedł przed samym remontem, remont ma się zacząć dosłownie za miesiąc. Przyszedł, że no dobra, no to za miesiąc, no to akurat zgłoszenie zdążymy zrobić. No niestety nie. Zgłoszenia nie damy rady zrobić, bo to nie da rady, żeby wstawienie okien w budynku pod konserwatorem poszło na zgłoszenie. Będzie to pozwolenie na budowę, a przed pozwoleniem na budowę musimy uzyskać zgodę konserwatora na wstawienie tych okien. Także koniec końców, jak zaczęliśmy terminarz tego projektu robić, to prawdopodobnie wyjdzie nam, że załatwienie papierologii u konserwatora i potem pozwolenie na budowę i jeszcze narysowanie tego, to prawdopodobnie wyjdzie około 5 miesięcy. Może będzie przedłużone. Ostatnio takie pozwolenie robiliśmy na wymianę drzwi i ta wymiana drzwi trwała razem z konserwatorem właśnie warszawskim, trwała pół roku. To znaczy uzyskiwanie samego pozwolenia, bo sama wymiana trwała jeden dzień. Czyli, bo tutaj rozumiem, że pan chciał wstawić, czyli zrobić też, zmodernizować ten budynek, zarówno dach, jak i ścianę, ale zwykła wymiana drzwi wewnętrznych? Nie, nic nie chciał. Chciał tylko wstawić okna. To właśnie nie chodzi o to, że chciał coś zmienić z dachem. Chciał wymienić takie, które już były. Nie było tych okien, nie było. Tak, czyli mu wkładaliśmy okna, ale nie zmieniamy poszycia dachu, nic więcej z zewnątrz nie robimy, tylko wstawiamy okna w dach, gdzie miał już opinię konstruktora, że tak, da się to zrobić, belki są przygotowane i tak dalej. Więc tak naprawdę to była mikrosprawa. Wstawienie tych okien, trzech okien połaciowych, to jest jeden dzień pracy dla pracowników, może drugi wykończenie jakiejś tam obróbki wewnątrz i malowanie, ale to są naprawdę 2 dni. Natomiast przygotowanie papierologii do tego przedsięwzięcia, do takiego remontu, żeby on był jakby prawidłowo wykonany i żeby były zgody na to, no to właśnie będzie trwało około pół roku. Czyli taki remont nosi znamiona już tak naprawdę budowy w tak. kwestiach formalnych. A jeżeli chodzi o tą wymianę drzwi? To dokładnie tak samo było. Też jako budowa? Tak, dlatego że to jest budynek, jeżeli jest wymiana drzwi w budynku, który jest w ewidencji, tak, albo jest w ewidencji zabytków, albo jest w ewidencji obszaru urbanistycznego, konserwatorskiego, to wtedy musimy uzyskiwać pozwolenie na budowę. Normalnie w normalnym budynku mieszkalnym, czy to nie musimy uzyskiwać zgody na wymianę drzwi, czyli jak nie zmieniamy obrysu. Natomiast tutaj, jak chcieliśmy wymienić drzwi, to konserwator musiał się zgodzić na to, jak te drzwi wyglądają i żeby to zrobić, to musieliśmy właśnie wysłać projekt do konserwatora. Konserwator musiał nam ostemplować ten projekt, że wyraża zgodę na taki wygląd drzwi i potem dopiero uzyskiwaliśmy pozwolenie na budowę takiej rzeczy, która
de facto była trochę większym remontem, tak? Bo trzeba było wyjąć drzwi, włożyć i natomiast tak, konserwator tutaj dużo też zabiera głosu, więc wiadomo, jest to dosyć istotna sprawa właśnie w kwestii remontów, bo tutaj u tego inwestora, który był u nas i umówił się właśnie z ekipą budowlaną, no to wiadomo, ekipa potrzebuje wiedzieć, kiedy mogą wejść. On im powiedział, że będą mogli wejść za miesiąc, bo on w ciągu miesiąca załatwi zgłoszenie. No i tak się nie okazało, tak, bo nawet to, że miał zgodę wspólnoty, to niczego za bardzo nie przyspieszy, no bo musimy uzyskać zgodę konserwatora i potem uzyskać pozwolenie na budowę. Także generalnie ten cały proces, jak tutaj jeszcze wchodziło w grę wyprowadzenie się z mieszkania, bo tam pan chciał zrobić grubszy remont, no to cały proces wyciąga się w czasie o około pół roku, więc rzeczywiście trzeba to wziąć pod uwagę przy projektowaniu czy przy organizowaniu takiego remontu. Tak? Także jak chcecie zrobić po prostu remont w budynku, czy to będzie remont mieszkania, lokalu, czy cokolwiek związanego z budynkiem, który jest pod konserwatorem, to pozwolenie na budowę i po prostu, żeby być tutaj po bezpiecznej stronie, żeby żadne usłużne sąsiadki ani nikt nie doniósł, że robicie coś nielegalnie, to musicie uzyskać pozwolenie na budowę. A co nam grozi, jeżeli zrobilibyśmy, tak naprawdę to byłaby samowolka budowlana, jeżeli byśmy po prostu wymienili te drzwi? Tak, to jest normalnie samowola budowlana. Tak. Nawet jak mieliście zgodę wspólnoty, tak, nawet jak się wspólnota się zgodziła, to wspólnota nie jest jedynym organem, który musi się zgodzić. Tutaj właśnie jest konserwator, a potem starosta, czy nie wiem, tutaj jak w Warszawie to będzie prezydent Warszawy, ale generalnie te organy muszą wyrazić zgodę w postaci decyzji o pozwoleniu na budowę. Także niestety takie są przepisy, więc tutaj na to bardzo, bardzo zwracamy uwagę i nie da się tego przejść jakby zgłoszeniem, tak? Bo to jest zgłoszenie po prostu przy takim układzie nie przejdzie, więc rzeczywiście już kilka takich pozwoleń robiliśmy i niestety są długie i po prostu kosztowne też, tak? Bo po prostu no, wstawienie okien to pewnie za 3 okna to będzie, nie wiem, ze 20 tysięcy, tak? A przygotowanie dokumentacji, obsługa tego, tak, to prawdopodobnie też dojdzie, nie wiem, do 12, 15, także może 10, także tutaj po prostu naprawdę trzeba to wziąć mocno pod uwagę, szczególnie jak chcemy zakupić takie mieszkanie po prostu w budynku pod konserwatorem, więc to, na to też zwracam uwagę. A jak możemy sprawdzić, czy taki budynek jest pod opieką konserwatora, czy jest wpisany? W urzędzie dzielnicy mają zawsze jakby informacje, które budynki są pod, czy w urzędzie dzielnicy, czy w urzędzie gminy, mają zawsze informacje, które budynki są pod konserwatorem, które są w obszarze urbanistycznym, więc tutaj można to jak najbardziej sprawdzić. Można to sprawdzić przed zakupem takiej nieruchomości. Nie mówię to też tylko o domach, ale właśnie o mieszkaniach, bo czasami właśnie sobie wyobrażam, że dobrze, to nie wiem, na przykład wstawimy te okna, albo nie wiem, będziemy chcieli zabudować lodżię, albo będziemy chcieli właśnie jakieś drzwi balkonowe, też mieliśmy taki jeden projekt, że okno zamienić na drzwi balkonowe, bo akurat była taka możliwość, no to takie wydają się drobne zmiany, ale przechodzenie tutaj pozwolenia na budowę przy takiej drobnej zmianie to jest naprawdę mordęga, więc też weźcie to pod uwagę i to są po prostu dodatkowe koszty. Także jak robicie remont, to sprawdźcie po prostu, czy możecie to zrobić na zgłoszenie, czy na pozwolenie i ile to będzie kosztowało, bo w budynkach, które są pod konserwatorem, niestety to jest drożej i dłużej. Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej i mieć na bieżąco informacje o tym, co się dzieje na naszym kanale, subskrybuj i naciśnij dzwoneczek. Na pewno będziesz dostawać informacje od razu.